Witam serdecznie wszystkich udziałowców, inwestorów, gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 2 czerwca 2022 roku. Temat spotkania, technologia, historia powstania, możliwości rozwoju i inwestowania. Prowadzący speaker Janusz Tomczak, ambasador Skyward Community, przedstawiciel grupy SWC polskateam.pl. Drodzy Państwo, dzisiaj zaczniemy od wprowadzenia nowym filmem, który jest również dostępny w naszych biurach. Pokazuje on możliwości wykorzystania transportu strunowego, a także jak można go zaimplementować do naszego wspólnego przedsięwzięcia, jakim są w przyszłości będą miasta linearne. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak będzie wyglądał transport w przyszłości. Bardzo proszę teraz o informacje na czacie. Czy widzicie Państwo prezentację? Proszę mi napisać. Tak, tak. Dobra. Bardzo dziękuję. Mieliśmy teraz krótki film. Jest to najnowsza prezentacja, która była przedstawiona na targach RODA on Transpeak Expo Middle East w Abu Dhabi. O tym mówiłem w ubiegłym tygodniu. Wówczas to nasze stoisko naszej firmy odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Transportu takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu i Egiptu.
Także mocno, drodzy Państwo, zaznaczamy się w regionie tego Bliskiego Wschodu, tych krajów arabskich, tak zwanych petrodolarowych. Wracamy do prezentacji. Dzisiaj będziemy mówić o technologii. Kilka takich dosłownie słów o mnie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Rok 1990-2020 to własna działalność gospodarcza. Rok 2002-2007 marketing, skończone studia wyższe z kierunkiem zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w Skyward Community. Natomiast rok 2018-2019 to jest okres około 14 miesięcy, gdzie razem z grupą polskich przedstawicieli tej grupy PLT Team ukończyliśmy szkolenie dla ambasadorów Skyward Community pod kierownictwem pana Jurija Galaty, natomiast wśród wszystkich osób uczestniczących uczestniczyła również z nami nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujdak. Ten kurs i to szkolenie ambasadorów było organizowane przez naszą firmę w roku, mówiłem, 2018, na przełomie 19. Początkowo brało w niej udział 108 przedstawicieli różnych krajów, natomiast ukończyło 104 z Polski osób 8. Także, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na dzisiejszą prezentację dotyczącą technologii transportu strunowego, jak również później możliwości dołączenia do naszego projektu. Oczywiście zachęcam gorąco do zainwestowanie w nasz projekt, bo poprzez tą inwestycję również my ją promujemy. Na końcu przedstawię kilka nowości, które się wydarzyły w ostatnim tygodniu. I jeżeli będą pytania, będzie taka sesja na pytania, proszę sobie przygotować w miarę moich możliwości i wiedzy, oczywiście na nie odpowiem. Zaczynamy. Mówimy dzisiaj o naszej firmie Skyward Community, która pozyskuje środki nad wprowadzeniem transportu strunowego. Transport strunowy to jest transport nowej przyszłości, który charakteryzuje się tym, że on jest prowadzony na drugim poziomie, czyli minimum 4,5 metra od gruntu wzwyż. UST to tak się nazywa nasz transport, to są technologie transportowo-infrastrukturalne. Od nazwiska założyciela, pana Junickiego, Junicki String Transport. Nasza filozofia, to, drodzy Państwo, przede wszystkim transport ma być rozwiązaniem problemów, wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania się pasażerów i ładunków nad ziemią. Porusza się po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej prowadzonej, która jest nad gruntem, z optymalizacją, proszę Państwa, aerodynamiki i uzyskaniem odpowiednich prędkości, bo transport osobowy możemy prowadzić z prędkościami od 150 nawet do 600 km, natomiast transport towarowy od 120 do 150. Nasz główny wynalazca, właściciel naszej firmy, człowiek, od którego wszystko to się zaczęło, to jest pan Anatolij Junicki. On jest twórcą naszej technologii. Jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej i przemysłu elektronicznego i chemicznego. Twórca systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ, na które otrzymał granty w roku 1998 i 2002. One dotyczyły miast linearnych i członek Federacji Kosmonautyki ZSRR ówczesnej, z tego względu, że pan Junicki jest wykształceniem konstruktorem rakiet kosmicznych i tam zaczynał swoją karierę, mówimy tutaj o Bajkonurze.
i tam rozpoczął swoją pracę zawodową i naukową. Założyciel i szef grupy spółek UST, Unicki Streams Technology. Nasza filozofia, nasze moce, proszę Państwa, to my jesteśmy przede wszystkim grupą spółek, która posiada własne firmy. One obejmują cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji naszych pojazdów, mamy ich 3, 2 centra badań logistycznych i certyfikacji zlokalizowanych w 2 różnych strefach klimatycznych, 1 na terenie Białorusi, to jest w miejscowości Malina Chorka, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi, która dotyczy tej naszej strefy klimatycznej. Drugim ośrodkiem jest nasz ośrodek w Centrum Innowacyjnym w Szardży. Tam zajmuje się wprowadzeniem naszych pojazdów w tej strefie takiej suchej i tropikalnej. Mamy również spółkę inżynieryjską, która pod wodzą pana Junickiego stanowi integralny i zaawansowany technologicznie zespół, który jak również składa się z naszych specjalistów i pojazdów i infrastruktury, którą tam tworzymy. I kompleks przemysłowy, który dokonuje całości prac, w którym są produkowane w tej chwili wszystkie typy naszych pojazdów. Nasze zadania to jest tak, UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. My zajmujemy się generalnie wszystkim, jak to mówią, od deski kreślarskiej po efekt finalny. Jesteśmy również i szkolimy przyszłe kadry do obsługiwania, drodzy Państwo, naszych tras, które będą wybudowane, eksploatowane w tych naszych projektach komercyjnych. Testowanie certyfikacji polega na tym, że mamy już testy na rozwiązania technologiczne UST, czyli mamy związane one z tą naszą inżynierią, z podporami kotwiczącymi, z podporami pośrednimi, stacją obsługi i stacją pasażerską. To wszystko jest integralne. Mamy te certyfikaty wystawione przez jednostki certyfikujące TIF, ESA, standardzią, certyfikacją. Mamy je na okręg tych naszej strefy klimatycznej, tej europejskiej i od listopada ubiegłego roku na tę strefę ciepłą zrobione w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i przede wszystkim my się koncentrujemy na budowie projektów komercyjnych, czyli taka jest nasza przyszłość, abyśmy mogli realizować wszystkie projekty w dowolnym miejscu na świecie, bo nasze możliwości są takie, że możemy je implementować zarówno w strefie klimatycznej, ciepłej, zimnej, deszczowej. Dla nas nie ma to problemu. Jesteśmy naprawdę tutaj bardzo uniwersalni i mamy możliwości takie technologiczne, żebyśmy mogli te wszystkie projekty wykonywać na zlecenie naszych przyszłych kontrahentów. Transport pasażerski to przede wszystkim unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Widzicie Państwo, przeznaczone są do ruchu międzymiastowego i międzynarodowego. One się harmonizują integralnie z istniejącą infrastrukturą, jak również nową. I jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych transportów usytuowanych nad ziemią, uzupełniających siecią wieżowców. Chodzi nam o te nasze podpory tutaj. W tej chwili mamy 7 rodzajów pojazdów osobowych, od najmniejszego tego Unividu U4651. Teraz to sobie będziemy zaznaczać na kolorze czerwonym. To jest ten pojazd, drodzy Państwo. Nie chce mi się tutaj kolorek wrzucić, a teraz jest, tak? Do pojazdów hybrydowych jak Unicar U4 czy 430T3 i najszybszy nasz pojazd UFLASH U4362.
Te pojazdy, drodzy Państwo, są wszystkie produkowane w naszych zakładach z naszymi mocami produkcyjnymi. Natomiast część tych pojazdów z rodziny Unibusów jest również przystosowana do tego, aby można było je tworzyć jako pojazdy hybrydowe. Będę teraz streszczał po kolei o kilku tych pojazdach. Miałem okazję też fizycznie kilka widzieć, a nawet w jednym z nich jeździć na różnych trasach. Univit to jest najmniejszy pojazd. To jest pojazd, który ma być przeznaczony do, proszę Państwa, takich, traktować go możemy jako pojazd w centrach takich rozrywkowych, typu jakieś zoo, jakieś tam dostarczenie do jakichś tam parków rozrywki. On się charakteryzuje tym, że on po prostu jeździ sobie na takiej bardzo małej strunie, linie. Jest to pojazd dwuosobowy, ale jego właściwości są fantastyczne, bo on może jeździć z prędkością nawet do 150 km na godzinę. Jego możliwości przewozowe w takiej konfiguracji to jest około 720 osób na godzinę w dwie strony. Natomiast jeżeli go połączymy i sprzężymy w takie pojazdy jeden obok drugiego, no to możemy takich pojazdów nawet mieć sprzęgniętych 7 i wtedy ich możliwości przewozowe są nawet do 3,5 tysiąca osób w dwie strony. Unibike, jednoszynowy, lekki pojazd elektryczny, pasażerski, również jeździ z prędkością 150 km na godzinę. On się również przeznaczony jest dla dwóch osób. Ten pojazd wystawialiśmy w roku 2016 na targach Unitrans w Berlinie. Był wtedy naprawdę wielkim odkryciem. On ma takie możliwości w środku, że on ma jeszcze tam zrobiony, wbudowany taki rowerek treningowy, że możemy sobie w czasie jazdy po prostu używać go do budowania własnych tam kultury fizycznej mięśni. Przewozowe jego możliwości to jest do 1400 osób w dwie strony, natomiast jeżeli go sprzęgniemy również w 7 pojazdów, takie możliwości nawet uzyskujemy do 6300 pasażerów na godzinę. No i pojazd, którym ja miałem okazję jechać, Unibus, proszę Państwa. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Występuje w różnych konfiguracjach, dlatego że mamy tutaj konfigurację na przykład dla 10 osób, 12, natomiast jeżeli go sprzęgniemy, to nawet i może by takich osób przewozić 80. Więc w zależności od konfiguracji, jego moce przewozowe są w konfiguracji pojedynczej od 2,5 tysiąca osób do przewozu na godzinę do w połączeniu nawet do 35 tysięcy. Też jeździ z prędkością 150 km na godzinę, więc widzicie Państwo, że jego możliwości przewozowe są przeogromne i życzyłbym wszystkim, żeby się z taką prędkością poruszali w mieście, czyli 150 km na godzinę. To jest a wykonalne. Pojazd Unicar to jest fantastyczny pojazd, bo on jest, charakteryzuje się takim podwójnym zawieszeniem, ale to jest taki stylowy, bardzo wygodny. No i on jest po to, aby uwolnić korki w miastach. Zapewnia większy przepływ ruchu pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi wielogabarytowymi pojazdami, takimi jak te autobusy, mamy takie, na przykład takie gabarytowo te sprzężone. Jeździ również z prędkością do 150 km na godzinę. Może przewozić do 1500 osób na godzinę w wersji pojedynczej, tak jak pokazywałem wcześniej, to jest wtedy pojemność pasażerska do 6. Natomiast jeżeli go połączymy tą sprężoną, tym sprężonym układzie, takich pojazdów może być 7 i wtedy jego możliwości przewozowe są nawet do 7000 osób na godzinę w dwie strony. Bardzo ciekawe rozwiązanie. No i pojazd, którego ja miałem okazję widzieć, drodzy Państwa, który się okazał hitem w roku 2018 na targach tych właśnie Unitrans w Berlinie. Pojazd, który w swojej konstrukcji może jeździć z prędkością do 500 km, teraz mamy już rozwiązanie nawet do 600 km na godzinę. On może być w wersji pojedynczej. Także będzie zabierał 6 pasażerów, a w takiej wersji rozbudowanej nawet do 46. I jego moce przewozowe są nawet do 50 tysięcy kilometrów, 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Oczywiście w dwie strony.
pojazd, który swoją sylwetką, swoimi tymi właściwościami aerodynamicznymi na dzień dzisiejszy przewyższa nawet takie pojazdy, jak takie rasowe pojazdy, drodzy Państwo, jak bolidy samochodowe. On przy tym, że uzyskuje ogromne prędkości, to jeszcze ma bardzo niskie zużycie paliwa, bo w wcześniejszych slajdach, które tam Państwu pokazywałem, jego zużycie jest zaledwie tam 1 litr na, 100, na pasażera przy prędkości po 500 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, widziałem ten pojazd, siedziałem w nim, wyposażony jest we wszystkie takie urządzenia multimedialne, luki bagażowe, a wykończenie jego jest na jak najbardziej luksusowe samochody, porównuje się do Bugatti, nawet te pojazdy. No i transport towarowy, który jest bardzo ważnym elementem w naszej firmie, ponieważ z tym transportem i na zamówienie naszych arabskich kontrahentów wejdziemy najszybciej na rynki właśnie te światowe. Mamy tutaj trzy rodzaje pojazdów. Unikąd U420-01 do przewozów kontenerów tych morskich, Unitrak U431 do przewozu materiałów takich płynnych, jak również przewożenia jakichś towarów takich paczkowanych i Unitrak U471 do przewozu materiałów sypkich i do tego kompatybilny z Unitrasem U400, to jest taki specjalny ślimak, taśmociąg, który jest zintegrowany z naszymi pojazdami tego do przewozu tych materiałów sypkich. Unitrak to jest pojazd bardzo ciekawy, bo on jest, proszę Państwa, opracowany na bazie podwieszanego tego miejskiego unibusu. On się charakteryzuje tym, że jest przeznaczony do przewozu transportów płynnych, jak również, czyli mówimy tu o Europie, wodzie, drodzy Państwo, jak również takich materiałów nawet rozszczepialnych i chemicznych, i on ma bardzo dużą jeszcze tam ten system takiego zabezpieczenia tego naszego bezpieczeństwa. Jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Jego możliwości przewozowe to są nawet do 100 milionów ton rocznie. Oczywiście mówimy to wszystko przy wybudowanej infrastrukturze. To są pojazdy wszystko samobieżne, sterujące bezpośrednio od nas bazy i one docierają po prostu do klienta w wyznaczonym terminie i czasie. Unikąd. Pojazd, który został zaprojektowany i wyprodukowany, drodzy Państwo, naprawdę na życzenie naszych inwestorów z Bliskiego Wschodu, mówimy tutaj o krajach arabskich, to dla nich oni ten pomysł podsunęli i w zasadzie żądanie dla pana Junickiego i zespołu inżynierów. Zaledwie niespełna półtora roku ten pojazd powstał i już jest w tej chwili testowany i certyfikowany. Może przypominacie sobie Państwo sytuację, która miała miejsce w ubiegłym roku, jak został zablokowany kanał Suezki. Wtedy praktycznie część takich dostaw światowych stanęła i na ten problem szybko odpowiedział pan Junicki ze swoim zespołem. Powiedział, że oni są w stanie szybciutko zaprojektować i jeżeli znajdą się inwestorzy, wybudować przewóz takich kontenerów wśród całego kanału Suezkiego jako alternatywa i takie rozwiązanie dla świata już poszło, więc tylko czekamy na realizację. No i ten nasz Unitrans, czyli ten nasz taśmociąg, drodzy Państwo, jego taka prędkość przewozowa to jest do 36 km, natomiast możliwości nawet do 100 milionów ton. Ja widziałem taki eksperymentalny taśmociąg w Marinachorce, z tym nawet tym systemem tego wyładowania, bo to jest na zasadzie takiego odwrócenia i oczywiście to wszystko współpracuje z tymi naszymi Unitrasami. No i system morski, rewelacyjne, genialne rozwiązanie, drodzy Państwo. Tutaj to naprawdę no, chylę czoła i wielki szacunek dla pana Junickiego za taki pomysł, bo ja wielokrotnie Wam powtarzam, że jestem naprawdę zachwycony tym pomysłem i w ogóle tym systemem, bo to jest możliwość wyprowadzenia naszego transportu bezpośrednio od 15 do 20 km w głąb mórz i oceanu, bez konieczności budowania portów, drodzy Państwa, doków, bo tak ten system jest zintegrowany, że możemy bezpośrednio na przykład z jakiejś
kopalni kruszcu czy jakiejś tam rud metali prowadzić naszym transportem na drugim poziomie bezpośrednio do tych kontenerowców, do statków. I to wszystko jest opracowane przez naszych specjalistów. Jest taki pomysł poprowadzenia takiej trasy również nad Puszczą Amazońską, tam jeszcze taki projekt dla Boliwii, gdzie oni mają bardzo duże tereny pokryte tą Puszczą Amazońską, ale wewnątrz mają potężne składy jakiejś rudy żelaza, tylko ja nie pamiętam którego. I no problem taki, że no ze względu na tą ekologię, czyli trzeba by było wyciąć tej puszczy bardzo dużo, tej amazońskiej, no to po prostu tego nie eksploatują, ale jest pomysł, rozwiązanie naszej firmy, gdzie możemy im po prostu ponad tymi drzewami poprowadzić, nie ingerując albo ingerując w bardzo małym stopniu w tą naszą naturę i można będzie te złoża eksploatować. Także naprawdę fantastyczny pomysł i szacunek na to, co można z tego zrobić. Tu widzimy kolejne rozwiązanie dla kontenerowców. No i integralna rzecz, drodzy Państwo, związana z naszym projektem transportu strunowego, bo to jest te właśnie informacje, te projekty, na które uzyskał granty pan Winnicki w roku 1998-2002, czyli pomysł wybudowania miast linearnych, czyli to jest takich osiedli typu klastrowego. One mają być wkomponowane w otaczającą przyrodę. Tutaj będzie używany transport strunowy i tu chodzi, żeby to budować w takich miejscach trudnych, górskich, jakichś tam nadbrzeżach. Między innymi dostaliśmy się na te kraje arabskie też poprzez możliwość zazielenienia i zalesienia tych wszystkich pustyni, które są w koło. Bo nasza firma oprócz tego, że robi transport strunowy, projektuje i w przyszłości chce budować miasta linearne, to również jeden z naszych działów projektowych, a mamy ich ponad 80, zajmuje się produkcją humusu, czyli takiej ziemi urodzajnej, która właśnie ma być wysypana, pokryta część tych nadbrzeży, część tych pustynnych obszarów i to ma być ziemia urodzajna. Nasz transport zbudowany jest przede wszystkim na zasadzie tej struny, której tu Państwo widzicie. Ona jest niezależnie, czy jest w technologii kratownicy półsztywnej czy sztywnej, obojętnie w której konfiguracji, to zawsze zbudowane jest na tej samej zasadzie. Otóż to jest wszystko zamknięte w stalowym korpusie. Wewnątrz mamy pręty stalowe zespawane jako jeden monolit. Tu nie ma delatacji. One są owinięte takim betonem, którym oczywiście ten beton jest, drodzy Państwo, opatentowany. On ma takie możliwości, że on może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. I jego zadaniem to jest przede wszystkim usztywnienie tej konstrukcji, wzmocnienie, ale przede wszystkim ochrona też tych prętów i pochłonienie hałasu. Więc to jest taki element, który jest wspólny dla wszystkich naszych tych naszych strun. Natomiast każda z nich jest pokryta taką nakładką stalową, którą tu widzicie, po której toczą się stalowe koła naszych pojazdów i ona służy jednocześnie jako element, który jest elementem, po którym się toczy, jak również którym przewodzony jest prąd, gdzie razem z tymi naszymi pojazdami to jest łączone. Kilka rodzajów naszych szyn. Eskapada, kratownica, jak dwie nazwy możecie Państwo używać, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że na tej naszej kratownicy będzie wykorzystywany transport przede wszystkim ten kontenerowy. Może być również wykorzystany transport pasażerski i oczywiście ten transport szybkościowy, tam te pojazdy wszystkie, które będą jeździły z prędkością nawet do 600 km, ale on się charakteryzuje również tym, że jego, drodzy Państwo, możemy wykorzystać na tym poziomie, jak i na tym, czyli na górnym i dolnym. Poza tym kratownice będą też mocno wykorzystywane w tych miastach linearnych, bo dzięki swojej konstrukcji będzie możliwość dodatkowo prowadzenia tutaj takich mediów dodatkowych, czyli tu chodzi o energię elektryczną, światłową, wodę, gaz
I to po prostu spowoduje, że będzie możliwość szybszego budowania, tańszego, oczywiście łatwiejszej wymiany, etc. Konstrukcja półsztywna, miałem okazję po niej jeździć, drodzy Państwo, w Marina Horce. Ona, widzicie, jest tutaj pokazana nawet na zasadzie takiego mostu wiszącego. Ja miałem okazję jeździć po tej strunie i przechodzić tak płynnie na tą strunę pojazdem Unibusem U4621. Więc nasze te pojazdy i konstrukcje są kompatybilne i widzicie Państwo, bez względu, czy to jest kratownica półsztywna czy sztywna, to mamy nakładkę stalową, korpus stalowy, szyny i oczywiście wszystko zabetonowane i w ochronnym tym naszym betonie. Okay. Zdolność przewozowa naszego systemu innowacyjnego transportu UST, to jest, drodzy Państwo, nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Oczywiście wszystko w odpowiedniej konfiguracji, odstępie, bo to jest uzależnione od tego, jak po prostu system będzie kontrolował, drodzy Państwo, tą sytuację i oczywiście natężenie ruchu. Także tutaj mamy to wszystko zintegrowane. Budowa naszego układu napędowego skupi się na dwóch, trzech elementach. Pierwszym takim ważnym elementem, który jest niezwykle istotny, to jest, proszę Państwa, ten system przeciwwykolejenia się. To jest ten nasz system tutaj. Czerwony balon jest potrzebny. System wykolejenia, to oczywiście opatentowany. Mamy to wszystko przetestowane, certyfikowane. Koło. Silnik, który jest elementem napędowym i jednocześnie hamujących, no i ta informacja, którą przekazuję i będziemy się nią chwalić, dopóty będzie taka możliwość. Otóż nasz akumulator, drodzy Państwo, pan Junicki z naszymi inżynierami niespełna kilka miesięcy uzyskali fantastyczny wynik, ponieważ nasz akumulator uzyskał możliwości ładowania i rozładowania 5000 cykli. W tej chwili samochody, które są produkowane w tych przedsiębiorstwach takich, co mają te auta elektryczne, powiedzmy tam Tesla, one mają cykl rozładowań, naładowań 1000. Ale pan Junicki zaznaczył, że on tej technologii nie odsprzeda do transportu samochodowego, czyli będzie tylko i wyłącznie ona wykorzystywana w naszym transporcie, więc to jest bardzo dobra informacja, bo jednocześnie taką informacją chroni nasz transport i nasze interesy. Inteligentny system zarządzania, czyli ten cały system, proszę Państwa, który jest sterowany. Informacja dla Państwa jest taka, że najprawdopodobniej cały system sterowania wszystkim transportem po wprowadzeniu na całej kuli ziemskiej będzie prowadzony z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. On jest, proszę Państwa, na takiej zasadzie prowadzony jak technologia blockchainowa, między innymi, także tam nie ma możliwości ingerencji osób trzecich na dzień dzisiejszy, bo nie wiem, co wymyślą za 50 lat. Oczywiście z możliwością wizji, tam kamer, radarów, czujników, żeby to wszystko było bezpieczne. Do tego taka jeszcze wewnętrzna sieć, która w razie awarii szybko reaguje na to, że te pojazdy, które są uszkodzone momentalnie w ciągu zaledwie kilku minut, są eksploatowane i przekazywane do naszych baz, gdzie są naprawiane. I ten nasz system bezpieczeństwa transportu strunowego, proszę Państwa, to on ma wiele zalet, bo przede wszystkim nie zakłóca ruchu wód powierzchniowych, no bo my mamy na drugim etapie, więc ta ingerencja jest mała. Nie zakłóca siedlisk naturalnych tam ptaków. Ma, proszę Państwa, również cechą jego taką wspólną dla naszego transportu to, że nie potrzebujemy dużo gruntu, bo my potrzebujemy tylko miejsca, gdzie są zakotwione słupy stopy z możliwością wyprowadzenia naszych słupów, no i przede wszystkim niska częstotliwość hałasu, wibracji, a to wszystko spowodowane jest to, że to nie wpływa
destrukcyjnie na zdrowie ludzi i zwierząt. US to okazał się najbezpieczniejszym systemem transportowym, ponieważ jego cechy są takie, że on działa zgodnie z ISO 20394, więc przede wszystkim charakteryzuje się tym, że on ma wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, bo chcę Państwu powiedzieć, że były robione testy naszych pojazdów i nawet wybuch granatu nie uszkodził konstrukcji naszych pojazdów, ponieważ one są robione w jakiejś technologii próżniowej. To jest oczywiście tajemnica i patent firmy. Na skrzyżowaniach mamy dodatkowe takie płoty ochronne, to też jest już opatentowane i będzie wprowadzane w przyszłości, jak będą budowane nasze linie. Usytuowanie konstrukcji nad gruntem zwiększa bezpieczeństwo o ponad 100 razy. No i to, że my mamy też transport na drugim poziomie i nie mamy skrzyżowań, to praktycznie eliminuje bardzo duży ten problem związany z niszczeniem pojazdów, osób pieszych i zwierząt domowych i dzikich. Natomiast między innymi minimalna odległość między dnem a podłożem to jest 4,5 metra i to powoduje, że my mamy, nie ma tej możliwości takiego bezpośredniego kontaktu z tym elementem żywym, czy powiedzmy tam transportami na ziemi. I tak reasumując, mamy tutaj podsumowanie Rosyjskiej Akademii Nauk, która stwierdza, że technologie transportu sunowego są bardziej ekonomiczne, zrównoważone, bezpieczne i w porównaniu z istniejącymi systemami transportowymi są jeszcze najbardziej ekonomiczne. I zaraz tu pokażę Państwu taki wykres. Kilka takich informacji. Koszty eksploatacji, widzicie tu nasze U, Junicki. Nasz transport charakteryzuje się tym, że drodzy Państwo, on jest tani w budowie i tani w eksploatacji, ale też jest również szybka stopa zwrotu tego wybudowanego transportu, ponieważ koszt budowy linii w zależności od wykonanej technologii, półsztywnej, sztywnej czy kratownicy, kształtuje się w granicach od 4 do 11 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast skrajnie biorąc metro, ona, tutaj koszty są na poziomie między 100-150 milionów dolarów. Jest jeszcze ważna stopa zwrotu, ponieważ nasze trasy przy wybudowanej oczywiście infrastrukturze mogą się spłacić w granicach 7-8 lat, a takie metro nawet 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to przede wszystkim mamy transport proekologiczny, bo korzystamy z energii elektrycznej, która jest wyprodukowana z energii ze spalania śmieci słonecznej, wodnej. Tym się zajmują nasze działy projektowe. Mówiłem Państwu, że mamy ich 80, naprawdę tam. To wszystko jest stworzone po to, że transport nasz, jak będzie zintegrowany z tymi miastami linearnymi albo z tymi kompatybilnie z takim transportem, jak jest obecnie, że on był po prostu wyprzedzał technologicznie i zarówno eksploatacyjnie i finansowo wszystkie dostępne w tej chwili transporty, jakie są oferowane na ziemi. Jeżeli chodzi o skalę wypadkowości, to przed chwilą tutaj mówiłem Państwu, my naprawdę jesteśmy najbezpieczniejszym w tej chwili transportem na świecie oferowany. Z nami się porównywać może jedynie metro, ponieważ my mamy, jak to pan Junicki stwierdził, my mamy nad gruntem, metro jest pod gruntem, więc tam te możliwości tych wypadkowości są zupełnie inne jak na gruntach takich normalnych. Tyle reasumując. Ten nasz transport i te wiadomości technologiczne. Powiem Państwu teraz kilka słów o miejscach, gdzie jest ta nasza technologia testowana. Tu mamy nasz poligon testowy w Warinachorce. To jest miejscowość 70 km na południowy wschód od Mińska. Byłem tam trzykrotnie. Ten film, który pokazywałem Państwu na początku, również tam jest nagrana część tego transportu pokazanego w tym filmie z tego miejsca. Mamy w tej chwili 7 tras
pasażerskich tutaj testowanych i trzy trasy do transportu towarowego. Mamy ten teren w prezencie od pana Aleksandra Łukaszenki, ówczesnego, obecnego prezydenta Białorusi. Taką ciekawostką dla państwa opowiem, że w tej chwili Marina Horka, ten kompleks z nas, został uznany jako atrakcja turystyczna Białorusi. Przyjeżdżają tutaj zarówno delegacje na szczeblu rządowym, lokalnym, biznesmeni, piszą już tutaj studenci, uczniowie szkół technicznych, prace swoje takie dyplomowe, prace doktorskie i tym podobne. Tu macie zdjęcie z Realu, również wykonane w roku 2019. Widzicie tutaj cztery rodzaje pojazdów. Natomiast też tutaj jest filozofia naszej firmy, bo proszę zobaczyć to zdjęcie, które przedstawia taśmociąg, wykorzystanie tego naszego Unitracka. I zobaczcie Państwo, on jest na drugim poziomie, na dole rosną zieleń, drzewa, krzewy. To jest właśnie filozofia naszej firmy, że transport ma iść na drugi poziom, gdzie będzie bezpieczny, tani w eksploatacji, tani w utrzymaniu, a na gruncie ma rosnąć roślinność, zarówno ta do terenów rekreacyjnych, jak do produkcyjnych. Tutaj jest zdjęcie Unividu. Ja też miałem okazję go widzieć w realu, jak on jeździ, jak on się porusza. No i sposób wykorzystania kratownicy eskapady. Na dolnym poziomie widzicie Państwo Unibusa O410, a na górnym poziomie był testowany ten nasz Uniflash do tych prędkości, które mają osiągnąć ponad 600 km na godzinę. I miejsce, jak można wykorzystać te ośrodki dokowania, przystanki, gdzie widzicie Państwo trzy takie poziomy, czyli poziom parterów, pierwszego piętra takiego dachu. Na dole tutaj jest wykorzystywany w Marina Horce do Muzeum Techniki. Tam jest cała pokazana droga pana Iwińskiego. Na pierwszym piętrze mamy już miejsce do wysiadania pasażerów, a na górnym mamy też również miejsce, gdzie te pojazdy służą do wprowadzania i wyprowadzania pasażerów, ale jak również jako taki taras widokowy. To jest taka kolejna możliwość taka biznesowa, gdzie można te budynki wykorzystać do jakichś tam usług komercyjnych. Bardzo ciekawe rozwiązanie. No i nasza przyszłość, tu gdzie w tej chwili mamy skoncentrowane nasze siły, Centrum Innowacyjne Szardży, to jest taki ośrodek, który jest we współpracy z uniwersytetami amerykańskimi, gdzie to będą testowane i tworzone najnowsze technologie na świecie, zarówno transportowe, jakieś techniczne, technologiczne, komunikacyjne. I my tutaj również znaleźliśmy swoje miejsce z tym naszym transportem strunowym. Testujemy tutaj w tej chwili, mamy wybudowane trzy linie do testowania, do transportu osobowego i transportu towarowego. Uzyskaliśmy tam również certyfikaty w ubiegłym roku, na jesień. I pokazany jest również możliwość wykorzystania naszego ekohausu. To jest ten budynek z ekodom, który jest taką częścią, jak można wykorzystać budowę miast linearnych. Ten budynek jest bardzo taki mocno wartościowy w tamtym terenie, bo to jest budynek wybudowany w technologii drewnianej. Czegoś takiego się w tamtym rejonie nie stosuje. Musieliśmy uzyskać naprawdę sporo takich pozwoleń, żeby z tym budynkiem wejść. W nim w tej chwili mamy swoje biuro w Szardży. Mamy również tu takie pawilony porobione, gdzie pokazywana jest, jak można wykorzystać naszą technologię, zarówno w prezentacjach, jak i mamy też takie miejsca, gdzie pokazany jest nasz ten pojazd, ten Uniflash, ten, co jeździ z prędkością 600 km na godzinę, i gdzie pokazujemy, jak można wykorzystać te nasze budowle do miast linearnych. Fantastyczne rozwiązanie. Czyli reasumując, ten nasz transport innowacyjny, jaki on jest, ten transport strunowy? Przede wszystkim innowacyjny, nadziemny. Dlaczego innowacyjny? Bo jedyny w swoim rodzaju, jego nie możemy porównywać do niczego więcej, proszę Państwa, do żadnych kolejek górskich absolutnie, bo nasz transport charakteryzuje się tym, że on jest
niezależne, czyli każdy pojazd jest, powiedzmy, niezależnym pojazdem, który sam może jeździć i być sterowany, dojeżdżać w odpowiednie miejsce, gdzie jest tylko potrzebne. Nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy osobowe do 600 km, pojazdy towarowe do 500, do 120 km, bezpieczny drugi poziom, nie ma skrzyżowań, widzicie Państwo, wszystko pozabezpieczane, ekonomiczny, tani w utrzymaniu, tani w eksploatacji i budowie, łatwo integralne, nowe, stare budownictwo i przede wszystkim przyjazne środowisku, nie potrzebujemy dużo ziemi. Jesteśmy na drugim poziomie, czyli jesteśmy, drodzy Państwo, jak najbardziej przyjaźni środowisku. Jesteśmy przede wszystkim eko. Tyle reasumując o technologii transportu. Przejdziemy teraz, drodzy Państwo, do informacji na temat możliwości zarejestrowania się do naszej firmy, wspomożenia jej. Nasz projekt jest wykonywany, drodzy Państwo, na zasadzie crowdfundingu, czyli finansowego, społecznościowego finansowania, czyli my jako inwestorzy finansujemy i wspomagamy technologię transportu strunowego. Zapisanie się do naszej firmy jest oczywiście za darmo. Nie ponosimy tu żadnych opłat, ale żeby stać się w przyszłości pełnym uczestnikiem naszego programu, serdecznie zapraszamy do możliwości zainwestowania, o czym powiem za chwilę. Projekt składa się z 15 etapów. Projekt od zera, czyli mamy od wprowadzenia, od inżynierii, aż do realizacji, implementacji. My już wychodzimy pomału na rynki zewnętrzne. Podpisujemy już kontrakty komercyjne. W tej chwili oficjalnie są podpisane 4. Do końca roku ma być jeszcze 10. Wszystko będzie przekazane w momencie, kiedy będzie podpisane i przekazana ta informacja również od naszych inwestorów, bo część projektów jest po prostu nie przekazywana wiadomość na ten temat, bo nasi inwestorzy sobie tego nie życzą. Jak wyrażą taką zgodę, się Państwo dowiecie. Jesteśmy teraz w 14 etapie, drugim podetapie czekamy, bo jeszcze chwila przejdziemy na trzeci podetap, a później etap 15 to już jest etap finalny, czyli wyjście z naszą technologią na zewnątrz, pełna certyfikacja, proszę Państwa, jak również wypłacona dywidenda i wychodzimy na rynki zewnętrzne na giełdę. Mamy kilka możliwości zainwestowania w naszą technologię. Jak mówiłem, my się zapisujemy do firmy, do projektu za darmo, natomiast możemy tutaj w pełni uczestniczyć w jego promocji i propagowaniu poprzez zakupy własne albo poprzez pracę marketingową. Mamy kilka rodzajów takich możliwości, zarówno na raty, jak i na, za gotówkę. Są pakiety dla partnerów, którzy mają możliwości płacenia z takim grubszym portfelem, mniejszym. Krótko, kilka słów tylko na temat tego, bo o tym bardzo mocno mówi pan i dużo, pan Mariusz Grzmański, na którego webinar zapraszam wyjątkowo teraz 6 czerwca o godzinie 19 we wtorek, on ze względów rodzinnych przełożył wtorkowy na poniedziałkowy, także wszystkich zainteresowanych wiadomością na temat współpracy i duplikacji i pracy w naszej firmie. On tam mówi dużo o prowadzeniu biur, o dokumentach, drodzy Państwo, to w poniedziałek o godzinie 19 pan Mariusz Duczmański poprowadzi takie spotkanie dla Was. 6 czerwca o godzinie 19. Natomiast my wracamy do pakietów. Tu jest ważny też element tak zwanego dyskonta. Ja zaraz Państwu wytłumaczę, o co to chodzi. To jest niezwykle ważna informacja. Każdy pakiet ma tak zwane dyskonto. Widzicie tutaj w takim pakiecie Innotrans. On właśnie został zrobiony na te targi Innotrans, o których mówiłem Państwu, to my żeśmy tam technologię swoją tam pokazywali na targach w Berlinie. On się charakteryzuje tym, że on ma trzy takie etapy po 1000 dolarów. W związku z każdym kolejnym zakupem te dyskonto wzrasta. A dyskonto to chodzi o to ilość położonych centów na dolarach. My mamy w memorandum firmy zapisane, że wartość naszych udziałów, czyli to, co tutaj Państwo widzicie, na przykład za Winotransie 30 dyskonto, 30 tysięcy udziałów będzie równa 1 dolara, więc kupno takich pakietów za 3000 dolarów i mając ich powiedzmy około 100 tysięcy w tej chwili, no tak będzie, 104 tysiące.
108 tysięcy, no to proszę Państwa sobie policzyć, jaka tu jest stopa zwrotu. I on się charakteryzuje, ten pakiet, tym, że to w danym etapie, pod etapie należy tę operację wykonać, żeby to dyskonto nam wzrastało. Później mamy szybki start, on jest również na raty, możemy go kupować dzień po dniu i pakiety dla naszych dzieci, milusińskich, wnuków. One się cieszą zainteresowaniem u rodziców, dziadków, którzy myślą o przyszłości swoich pociech. Mamy tu możliwość zainwestowania również na raty. To są w tej chwili raty pięciomiesięczne, równe i charakteryzują się te pakiety tym, że zapisujemy je na swoje imię i nazwisko, natomiast w okresie otrzymania pełnoletności i oczywiście po zrobieniu wszelkich dokumentów, które nam potrzeba, ten pakiet z automatu przejdzie wtedy później na nasze dzieci. W maluchu jeszcze jest ta zasada, że trzeba tu podać metrykę urodzenia dziecka. No i to, co ja Państwu bardzo życzę z całego serca, pakiety dla, tak w branży mówimy to, krupnych, dużych inwestorów, proszę zobaczyć, pakiet za gotówkę za 150 tysięcy dolarów, 8 milionów 100 tysięcy udziałów i tu jest dyskonto 54, wie Państwo, ale też kwota jest spora, bo to jest 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Ale również w takiej konfiguracji mamy pakiet za 25, 50, 100, oczywiście z ograniczoną, zmniejszoną liczbą udziałów. To są gotówkowe. Natomiast mamy też pakiety dla dużych inwestorów od 5 tysięcy dolarów wzwyż, widzicie, do 50. Tu też to dyskonto jest bardzo przyzwoite i tutaj płacimy sobie w 5 równych miesięcznych ratach. Natomiast pakiety, które najbardziej cieszą się popularnością, to pakiety na poziomie start, senior, stabilny i biznes. One są od 250 dolarów do 2000. My mamy możliwość inwestowania na trzy sposoby, które dają nam w przyszłości taką możliwość. Więc raz kupujemy, czekamy, aż ta wartość wzrośnie, sprzedajemy, otrzymujemy jakieś tam środki, płacimy z tego podatek, korzystamy z tych pieniędzy. Druga możliwość, trzymamy, drodzy Państwo, po to, żeby ich wartość rosła. No i trzecia, po to, żebyśmy je trzymamy, wzrasta i możemy w przyszłości te udziały nasze przekazać, albo będziemy otrzymywać coroczną dywidendę. Oczywiście ta dywidenda będzie wtedy, gdy firma uzyska zysk i w zależności od ilości naszych udziałów, później ten zysk będzie dzielony na inwestorów, ponieważ dla Was informacja, drodzy Państwo, jest taka, że każdy nasz projekt, niezależnie czy będzie wybudowany w Emiratach Arabskich, czy tam powiedzmy w Brazylii, czy w Rosji, czy w Australii, my zawsze 20% jako firma będziemy mieć w nim udziału. A te 20% jest przeznaczone przede wszystkim na działalność i rozwój firmy, ale jak również na wypłatę dywidendy dla inwestorów, którzy zaufali w projekt, poczynili inwestycje i wspomogli przez to rozwój naszej firmy i technologii przede wszystkim. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego to jest tak istotne, żebyście nawet te najmniejsze udziały tutaj mieli? Ponieważ jeżeli będziecie inwestorami i udziałowcami pierwszego tego projektu, tego co Wam powiedziałem, ten projekt 0 do 15 etapów, 1-15, będziecie mieć możliwość inwestowania właśnie w projekty komercyjne, które będą organizowane na całym świecie i te 20% da nam też taką możliwość. A to jest naprawdę szybka stopa zwrotu i tam uzyskiwania bardzo dobrych pieniędzy. Widzicie, co się dzieje w tej chwili na rynku światowym. Wszystko drożeje, leci, inflacja rośnie, pieniądze są zjadane. Nie ma tej stabilności, a tutaj będziecie mieć zawsze oparcie w technologii i transporcie, który swoim zasięgiem najprawdopodobniej pokryje minimum 50% globu na całym świecie. Więc oferta jest naprawdę fantastyczna. Dla tych partnerów, którzy mają mniejsze środki albo nie mają możliwości w tej chwili inwestowania własnych środków, ale mają znajomości, mają czas, pieniądze, tak jak mówimy w marketingu, są dwa rodzaje, trzy rodzaje inwestorów wróć. Pierwszy to jest pasywny, on sobie tam inwestuje i czeka, aż wszystko wzrośnie i tam później to sprzedaje. Drugi to jest taki sam inwestor plus inwestor aktywny, czyli to jest inwestor, który też jest inwestorem, ale również może polecać,
szukać inwestorów do firmy, no i wtedy z pozyskanego inwestora otrzymuje 15% tak zwanej prowizji. Wchodzi ta prowizja na jego konto bonusowe i tu macie taki przykład takiego konta bonusowego. Marcin Duszmański też tam omawia dosyć szczegółowo. I z tych środków później można sobie zakupić swój pakiet udziałowy i stać się 100-procentowym udziałowcem. Widzicie Państwo, i takie możliwości też mam. Marketingu albo masz czas, albo masz pieniądze, albo masz jedno i drugie. I dla każdego tutaj jest oferta. I konto tak zwane akcyjne, to jest konto dla tych partnerów, którzy nie chcą kupować na raty, mają określoną ilość pieniędzy, kupują sobie taką ilość tych udziałów, jaka im w tej chwili na dany czas jest potrzeba, zawsze można sobie dokupić, ale to też jest konto dla partnerów, jakby im się nie daj Boże tam powinęła jakaś tam noga, mówią w życiu jakaś tam tragedia, jakaś choroba, stracą pracę, mieli zakupione pakiety na raty, płacili przez kilka miesięcy, 2-3 miesiące, natomiast później sytuacja ich zmusiła do tego, że są ważniejsze rzeczy w życiu, jak płacenie rat, na przykład tutaj w swoim pakiecie, no ale to te pieniądze nie giną, one wchodzą między innymi na takie konto i później w zależności ile tych środków będzie, zawsze będzie możliwość dokupienia sobie udziałów i tak samo jesteście Państwo pełnoprawnymi partnerami, będziecie mieli możliwość brania udziału w tych naszych pozostałych projektach. Także tutaj jest nawet oferta za $50, więc widzicie Państwo, że jest nad czym się pochylić. $50 to jest dzisiaj około tam 150 zł. 200 zł, bo to dolar trochę droższy. Więc to nie jest taka inwestycja, na którą nie można sobie pozwolić. Ja gorąco polecam, bo możliwości na dzień dzisiejszy w przyszłości są przeogromne. Tyle na temat technologii, możliwości inwestowania. Drodzy Państwo, przejdziemy do wiadomości. Dzisiaj jest ich mało, bo są tylko 3-4. Oczywiście to są wiadomości sprawdzone przez firmę. Ja Wam z grubsza tak przedstawię. No i teraz pierwszą rzeczą to jest webinar, który prowadził Władimir Masłow, też członek zarządu. To jest pan, który zajmuje się implementowaniem prawa międzynarodowego do naszego transportu, do naszej firmy. I on się zajmuje również tymi wszystkimi sprawami, które dotyczą waszego działu, dziedziczenia. On ma takie cykliczne 1-2 webinary w miesiącu. Jest tam również taka ankieta, którą można do niego wysłać z pytaniem i naprawdę pan Masłow zawsze na nie odpowiada. Ja miałem okazję też kilka razy mu zadać to pytanie, zawsze odpowiedział. Piszemy w języku polskim, nie stresujcie się Państwo, on tam później odpowie, a możecie sobie później tam przetłumaczyć, przepraszam, w translatorze i dać sobie z tym spokojnie radę. Jakie on tam miał te główne tezy tego swojego webinarium 19 maja? Otóż, czy nastąpi przejście na funty sterlingi? Ja zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Jak będzie działać platforma łańcuchowa bloku SWG? Jaki dokument został podpisany w Wietnamie? Proszę Państwa, to wszystko macie w swoich biurach osobistych, w zakładce wiadomości. Możecie sobie przejrzeć, tam jest około 8 stron tego, ja to czytałem ze 2-3 dni temu na ten temat. Ja się skupię na jednym temacie. Czy nastąpi przejście na funty sterlingi? Drodzy Państwo, jak mieliśmy pierwszą tam naszą działalność zarejestrowaną w Anglii, no to wtedy żeśmy rozliczali i mieliśmy te rozliczenia w funtach sterlinga. Ale teraz sytuacja jest taka, że dolar spada w wartości, rubel rośnie, ale również rośnie, spada na przykład euro w stosunku do dolara. I to nie ma nic wspólnego, drodzy Państwo, z wahaniami kursowymi. Sytuacja wygląda tak, że jak my byliśmy, proszę Państwa, zarejestrowani w jurysdykcji Wielkiej Brytanii, to wtedy obowiązywał nas funt sterling. W momencie, kiedy żeśmy przeszli do jurysdykcji Wysp Brytyjskiej Wirginii, to obowiązuje nasz dolar i to jest tylko to i nic inne. I proszę tu nie tworzyć teorii spiskowych, bo tak wygląda sytuacja. Pan Masłow zawsze mówi szczerze, otwarcie, więc ja gorąco zachęcam do jego webinaru, żebyście sobie go streścili. Następnie mówił o tych platformach blockchainowych i jakie dokumenty podpisał w Wietnamie. On tam razem występuje z Franciszkiem Solarem. Oni ten rynek tam otwierają. Naprawdę, proszę Państwa, robią nam bardzo dobrą pracę. Zachęcam, przeczytajcie, warto.
Druga sprawa. Proszę Państwa, jak co roku nasza firma poddawana jest audytowi. I tak chcę Państwu powiedzieć, że mamy wyniki naszego audytu z roku 2021. To jest audyt prowadzony na temat naszej działalności. Ten wniosek i ten audyt przygotowywała firma Finexpertia Belt Audit LCC. Zgodnie z wymogami, jakie obowiązują w Białorusi i państwie białoruskim z dnia 12 lipca 2013 roku o audycie i krajowych zasadach audytu. I wszystkie nasze informacje i ten audyt, który był przeprowadzony, jest zgodnie z wynikami i przedłożonej dokumentacji i odzwierciedla całkowicie czytelną, klarowną tą sytuację finansową i organizacyjną we wszystkich istniejących aspektach firmy. Także proszę Państwa, po raz kolejny potwierdziło to, że firma nasza działa transparentnie i według wszystkich standardów, między innymi to, że my mamy te ISO 9001 tam z tymi numerkami, to właśnie świadczy o tym, że tam również to obowiązuje, że prowadzenie dokumentacji ISO zobowiązuje nas do utrzymywania tych standardów międzynarodowych prowadzenia dokumentacji. Ja miałem możliwość też prowadzić ISO w latach 2002-2006. Sporo pracy, ale to porządkuje firmę. Dalej. No i tu macie jeden z tych dokumentów, który tu Państwu przygotowałem. Widzicie, ta firma, która nam robiła ten audyt, no i że to dotyczy Junicki. Też wszystko do oglądu w naszych biurach osobistych. Nowe kontakty biznesowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielka Brytania i Australia. Mamy tutaj kilku przedstawicieli, którzy odwiedzili nasze centrum innowacyjne w Szardży. Między innymi pan Greg Peters, dyrektor generalny Ceger, australijskiego producenta cywilnego i wojskowego, pan Del Jackson, zastępca dyrektora wykonawczego Initi 8 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pan Michael Adebayo, magister prawa, to jest ten pan, o którym już wspominałem w ubiegłym tygodniu, ten tutaj, który zajmuje się nauczaniem w tych szkołach, takie kolejnictwo Wielkiej Brytanii, i Arnaud Fabre, założyciel i dyrektor generalny Agriture Box Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i ci panowie, drodzy Państwo, odwiedzili nasze centrum innowacyjne w Szardży. Byli tam na prezentacji, byli tam również na możliwości zwiedzania naszego ośrodka, mieli możliwości rozmów. Przetestowali nasz pojazd, ten tropikalny, jak również zobaczyli ten model tego naszego transportu, proszę Państwa, który będzie jeździł z prędkością do 500 km na godzinę. To jest ten pojazd, o którym ja mówiłem Państwu wcześniej, jego miałem możliwość widzenia w Białorusi i w Berlinie. Dalej goście również byli zainteresowani, proszę Państwa, tym naszym centrum sterowania. Widzicie je tutaj na tej fotografii. Tu jest to w naszym pojeździe, tym unikar, tym tropikalnym, bo ono jest o takich podwyższonych standardach. Tu mieli możliwość zwiedzenia makiety i możliwości wykorzystania naszego transportu w mieście linearnym, a tu mieli możliwość zobaczenia tej prezentacji, gdzie był zaprezentowany transport strunowy i możliwość wykorzystania go w przyszłości w tych miastach linearnych, jak również do wykorzystania do transportu towarowego i osobowego między wyspami, wybrzeżem kontynentalnym czy lotniskami. No i na zakończenie oczywiście wszyscy przedstawiciele tych wymienionych tutaj firm zaoferowali się do dalszej współpracy i rozszerzenia działalności na terenach swoich krajów. No i na zakończenie jeden z tych przedstawicieli tych firm, pan Del Jackson, przekazał taką informację i wpis do książki tej gości, bo to zawsze tam jest zapisywane, wszystkie delegacje, które odwiedzają Szardzie, że dziękuję za świetną prezentację. Jest to naprawdę transport przyszłości. Bardzo się cieszę,
że będę mógł pomóc w realizacji tego projektu zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i w moim ojczystym kraju Australii. Tyle wiadomości na dzień dzisiejszy. Oczywiście większość macie Państwo w naszych biurach osobistych, do których serdecznie zapraszam. Widzicie, że nasze Centrum Innowacyjne w Szardzie pracuje intensywnie. Odwiedzają go zarówno przedstawiciele biznesu, jak i przedstawiciele krajów, królestw. I to świadczy o tym, że my wychodzimy, proszę Państwa, z informacją i naszą technologią na świat. A o naszym transporcie wie już bardzo dużo ludzi, bardzo dużo firm, krajów i to jest właśnie ten element naszej, tej naszej reklamy i tego naszego marketingu. Ale to jest taki marketing, który możecie się Państwo sami przekonać na własne oczy, poczuć, dotknąć i powąchać, jak to mówią. Ja miałem okazję taką zrobienie trzykrotnie to w Białorusi, byłem również w Dubaju. Chcę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy zawiozłem tam moich inwestorów, między innymi tutaj serdecznie pozdrawiam Krzycha Dawidiuka, był ze mną razem w roku 2019, to każdy z nich po przyjeździe dokupił pakiet kolejny inwestycyjny, bo to jest coś niesamowitego, jeżeli to Państwo przeżyjecie i doświadczycie na własnej skórze. Również bardzo ciekawa historia, drodzy Państwo, jest w naszych biurach. To jest najnowszy element. Widzicie tutaj możliwość, jak może wyglądać transport strunowy w przyszłości. I ten film, który ja Państwu puściłem teraz na początku, to właśnie dotyczy tego filmu, który był właśnie przedstawiany na tych targach Rotan Transport Expo Midle i z Abu Dhabi. W ubiegłym tygodniu też tam na ten temat mówiłem i on był przedstawiany i pokazywany tym przedstawicielstwom transportu minister z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc drodzy Państwo, wychodzimy szeroko z reklamą i transportem naszym i ten rynek krajów arabskich to są nasi naprawdę przyszli i bardzo duzi inwestorzy. Oj, coś tu się zablokowało. Także ja dziękuję za uwagę do dzisiejszą prezentację, Państwu wizytę. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę piszcie na czacie. Czekam chwilę. Powtarzam, zapraszam serdecznie na prezentację Mariusza Duszmańskiego 6 czerwca w poniedziałek o godzinie 19. Temat duplikacja. On tam również omawia możliwości inwestowania, prowadzenia biur, waszych spraw takich związanych z waszymi udziałami, etc. Ja zapraszam w następny czwartek na technologię, to jest dnia 9 o godzinie 20. Natomiast Mariusz Duczpański jeszcze w miesiącu czerwcu będzie prowadził wszystkie swoje prezentacje o godzinie 19. Wyjątkowo w najbliższy poniedziałek, pozostałe we wtorki o godzinie 19. Ja zgodnie z Państwa prośbą i zapowiedziami przeszedłem na godzinę 20. Mamy okres letni, widno tu koniec. Zapraszam serdecznie. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę spokojnego weekendu. Już, żeby ta pogoda letnia do nas przyszła, drodzy Państwo, uśmiechu na twarzy, zdrowia i zapraszam serdecznie za tydzień.